Połączenie prędkości i brawury może okazać się dramatyczne w skutkach. Wczoraj, tuż po godzinie 16, na własnej skórze przekonał się o tym kierowca Hyundai'a, który nie dochował należytej ostrożności i doprowadził do wypadku z Hondą Civic. Efekt: dwa zniszczone samochody, spore straty materialne i korki, które w takich sytuacjach jak zawsze psują krew tym kierowcom, którzy jeżdżą zgodnie z przepisami. Uderzenie musiało być ogromne. Patrząc na to, jak wyglądają wraki samochodów, można się dziwić, że nikt nie zginął. Skończyło się na ciężkich obrażeniach, a wszystko przez nadmierną prędkość i brak rozwagi. Wstępnie ustaliliśmy, że kierujący samochodem marki Hyundai, mężczyzna 51-letni, nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie, która prowadziła Hondę. Kobieta jechała z ulicy Patriotów, skręcała w lewo w ulicę Rajską. W wyniku tego niedostosowania się do znaków doszło do zderzenia obu pojazdów. Co ciekawe i zastanawiające, to obrażenia doznała jedynie pasażerka Hyundai'a, który wymusił pierwszeństwo. Ani feralnemu kierowcy, ani ludziom podróżującym Hondą Civic nic poważnego się nie stało. Obrażenia odniosła pasażerka Hyundai'a, 51-letnia kobieta. Kierujący w obu pojazdach byli trzeźwi. Trzeźwi, co wcale nie oznacza, że wiedzieli, co robią. Czasami wystarczy tylko chwila nieuwagi, by doprowadzić do tragedii. Skrzyżowanie, na którym doszło do zdarzenia, jest dobrze znane rybnickim stróżom prawa, ale nie dlatego, że jest feralne, tylko właśnie z powodu jego odpowiedniego wyprofilowania i oznakowania, które spełnia wszystkie wymagania i standardy. Jeżeli chodzi o to miejsce jest na pewno dobrze oznakowane i wczoraj ewidentną przyczyną było to, że kierowca samochodu Hyundai nie dostosował się do tych znaków obowiązujących na drodze i to też doprowadziło do wypadku. Niezależnie od tego, jak dobra będzie jezdnia, ani jak drogowcy przebudują skrzyżowanie, jeżeli kierowcy wciąż będą myśleć, że im się uda przejechać na ostatni moment, do wypadków będzie dochodzić. Taki jest skutek brawury.